A teraz inna kandydatka na prezydenta RP, pani Małgorzata Kidawa-Błońska. Z Gdańska, miasta wolności. Niestety żyjemy w takich czasach, gdy władza najpierw niszczy prawo i łamie konstytucję, a potem zaczyna się bać. Zaczyna się bać, bo boi się odpowiedzialności. Dlatego wprowadza ustawę kagańcową, dlatego Piotrowicz i Pawłowicz są w atrapie Trybunału Konstytucyjnego. Boją się, bo wiedzą, że będą musieli za to kiedyś odpowiedzieć. Dlatego zniszczą niezależność i niezawisłość sądu. Profesor Strzembosz, marszałek Grodzki, rzecznik Bodnar i sędzia Juszczyszyn są gwarantem oporu przeciwko łamaniu praw w Polsce, łamaniu demokracji. A PiS boi się coraz bardziej. Boi się, że odpowie za łamanie prawa, konstytucji i wyprowadzanie Polski z Unii Europejskiej. Kochani, jesteście wspaniali, dzielni i odważni. Możemy to zmienić. Kiedy? W maju. Zatrzymamy ten zły czas dla Polski. Pozdrawiam Kraków. Jesteście wspaniali. Kocham was. Do zobaczenia.